Pani marszałek, koledzy parlamentarzyści, lubuszanie, mieszkańcy Międzyrzecza i gminy Międzyrzecz. Jak Państwo wiecie, wiele się dzieje wokół jeziora Głębokie, które od lat wysycha. Zatem wydaje się, że w interesie nas wszystkich, lubuszan, współcześnie żyjących, a przede wszystkim w interesie kolejnych pokoleń lubuszan, wszyscy, którzy w sprawie jego ratowania mogą coś zrobić, powinniśmy się wspierać, no i przede wszystkim działać we wspólnym, jednym celu. Przypuszczam niestety, że wiele rzeczy, które powinny być w zainteresowaniu najbardziej zainteresowanych właśnie, czyli samych mieszkańców miasta i gminy, są przez Was, Szanowni Państwo, ignorowane lub też być może myślicie, cytat, znów się pojawia ta polityka, biorą się za łby, więc nie będę się tym interesował. Koniec cytatu. Otóż nie. Szanowni mieszkańcy Międzyrzecza, to sprawa dla Was szalenie ważna, zatem dlatego z wysokości tego miejsca, mównicy w Sejmie Rzeczypospolitej, proszę Was o aktywność i wyraźny nacisk na władze lokalne, by podjęły skuteczne działania w sprawie waszego miejskiego jeziora, jednej z perełek ziemi lubuskiej. Paradoksem jest, że dziś miałem okazję dzięki hybrydowej możliwości uczestniczyć w Sejmikowej Komisji Kultury, Edukacji w powiązaniu z Komisją Klimatu, która podjęła uchwałę popierającą stanowisko Stowarzyszenia Kalsko 21, popierające stanowisko, w którym żądają oni odstąpienia od wyrażenia zgody, co do której kompetencje ma burmistrz Lorenc, burmistrz Międzyrzecza, ten sam, który nie ma gotowości do podjęcia realnych, a nie pozorowanych działań w sprawie ratowania Jezioro Głębokie. Jak się ma jedno do drugiego? A. Jezioro Głębokie to akwen o powierzchni 90 hektarów. Jak wiemy, wysycha. Pomysł na jego ratowanie przedstawiłem po wielokroć, ale pan burmistrz się na mnie obraził i na złość mnie nie chce z tych rad skorzystać. A oczywiście interes społeczności lokalnej, interes ekologiczny jest ignorowany. A w swojej lokalnej gazetce mnie oczernia. Efekt jest taki, że wokół jeziora nic się nie dzieje. Podpunkt B. W bezpośredniej bliskości zlewni dla jeziora ma powstać we wsi Kalsko żwirownia, czyli wielka dziura o powierzchni około 110 hektarów. A przypominam, że jezioro ma powierzchnię 90 hektarów. Jeśli pan burmistrz chce nam wmówić, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego, to błądzi. Zgadzają się z tym stanowiskiem wszyscy rozsądnie myślący. Oczywiście może pan napuścić na mnie swoich zagończyków i ponownie mnie krytykować w swojej gazecie, ośmieszać czy ignorować. Mnie to nie boli, tylko tyle, że traci na tym środowisko i społeczność lokalna. Dziś w imieniu mieszkańców gminy i miasta Międzyrzecz nie proszę, ale żądam. Niech pan skorzysta ze swoich prawnych możliwości i sensownego, odpowiedzialnego zarządzania miastem i gminą, odstąpi od inwestycji związanej ze żwirownią, tą wielką dziurą we wsi Kalsko i wreszcie zacznie konkretnie ratować jezioro, przypomnę, w bezpośredniej bliskości pańskiego miasta, jednej z perełek ziemi lubuskiej, tym bardziej, że wszystkie instytucje rządowe i samorządowe deklarują wsparcie dla tych działań. Panie burmistrzu Lorenc, niech się pan ocknie i zacznie wreszcie działać. Dziękuję, panie pośle.